Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę na temat tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu w naszym programie. A wydaje mi się, że zadzieje się dosyć fajnie, bo będziemy mówili o tuningu pojazdów. Co się kryje pod tym słowem tuning? No, bardzo wiele. Dla tych, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, no to może uwalimy kilka, za przeproszeniem, mitów na temat tego, czy Panda pojedzie 200 czy 300. To już dzisiaj powiem i teraz, że to raczej nie jest to możliwe, przynajmniej bez drastycznej ingerencji w ten cały układ jezdny tego pojazdu, ale nie będzie o Pandzie. Z tego, co wiem, oczywiście to tajemnicę zdradzam, będzie to przygotowany dosyć ciekawy pojazd, nietypowy. Sprawa będzie dotyczyła przebudowy sterownika, raczej inaczej zawartości tego sterownika, programowania tego pojazdu skrzyni biegów, dopasowując się do zwiększającej się mocy silnika, no bo proces będzie polegał na zwiększeniu mocy silnika i proporcjonalnie wygenerowania szybszych reakcji skrzyni biegów, tak? Czyli ja rozumiem, bo nie jestem specjalistą w tej kwestii, że będzie chodziło o przyspieszenie sekwencji zmiany biegów, tak? Możliwe wydłużenie tego biegu, skrócenie lub szybsze zmiany tych biegów. No, każdy robi ten tuning raczej nie dlatego, żeby to było ekonomicznie, tylko żeby gdzieś tą moc zwiększyć i nie wiem, gdzieś dać jej upust. No myślę, że tylko na torze można dać jej upust, bo już w naszym kraju to mało jest miejsc, gdzie można jechać szybko. Właściwie czasami to się zastanawiam, po co nam te szybkie auta. No właściwie po co, bo i tak nigdzie nie możemy jeździć. No ale jeszcze są tacy fanatycy i miłośnicy motoryzacji i benzyny, którzy inwestują, i powiem Państwu, będzie też okazja zapytać, żebyśmy tylko nie zapomnieli, ile ludzie potrafią wydać na te wszystkie modyfikacje. Ostatnio gdzieś byłem świadkiem takiego zdarzenia, że ktoś tam przebudowywał jakieś stare Audi i mówiono o 200 tysiącach złotych. Takich drobnych przybudowach, a wiem, że to nie jest grubo, więc będziemy pytali o to, będziemy mieli okazję wysłuchać naszego specjalisty, który już kupę lat to robi i zna się naprawdę na tym, i z tego, co zawsze mamy kontakt, mówi, to nie polega to na tym, żeby to działało, że dajemy paliwo na maksa, powietrze na maksa, otwieramy i ten silnik tam nam aż wypada przez tłumik. Czyli wszystko musi być zrobione i zrealizowane z głową w tych wszystkich zmianach programowych tego pojazdu. I myślę, że korzystając z tej okazji, że będziemy mogli odwiedzić to hamownię, zobaczyć, jak ten pojazd stoi na hamowni, w jaki sposób jest przypięty do tej podłogi, żeby nam się nie odleciał albo nie wyleciał przez ścianę, jakieś tam warunki bezpieczeństwa, jakie tam trzeba przy tym zachować i na co zwrócić uwagę. W mojej ocenie nie często można gościć w takich miejscach. Tutaj nasz specjalista wyraził zgodę i chęć na to, żeby to nam wszystkim mieszkańcom Suwałk pokazać, i nie tylko, jak rozumiem, mieszkańcom Suwałk, bo audycja też dociera w szersze promienie naszego miasta. Tak nazwijmy promienie, chociaż dzisiaj jest pochmurnie. W każdym razie zasięg jest spory tej audycji. To ja w tej kwestii chyba tyle, bo nie jestem specjalistą. Resztę szczegółów dowiemy się od naszego kolegi, mego kolegi, być może Państwa kolegi później. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia.